Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zanim rozpocznę materiał, to przypomnę o darmowym kursie i e-booku, który można pobrać w opisie filmu lub w komentarzu. Jest to przeznaczone dla osób początkujących, które nie znają zasad gry w szachy. Zapraszam serdecznie. A tutaj przeanalizuję teraz partię Jana Krzysztofa Dudy z Hansem Mouk Niemanem, bardzo no, silnym arcymistrzem, wznoszącą się gwiazdą, który gra w szachy namiętnie i non-stop. Tak naprawdę. Z turniej na turniej sobie teraz jeździ. Miałem okazję też go zobaczyć na żywo niedawno w Pradze na turnieju. Moi drodzy widzowie, turniej jest rozgrywany systemem hybrydowym. Partie mają tempo 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. Za wygranie danego meczu z zawodnikiem przy czteropartiowej rozgrywce jest przewidziana nagroda 7,5 tysiąca dolarów. Jeżeli w meczu czteropartiowym dojdzie do remisu i nastąpi dogrywka, to w dogrywce osoba, która wygra tę dogrywkę. Zarabia 5000, a przegrany ,5 tysiąca dolarów. Duże pieniądze, no wiadomo, zawodnicy czołówki światowej zarabiają dobrze, fajnie, to cieszy. Chciałoby się powiedzieć, żeby zarabiali jeszcze więcej. Życzę im tego oczywiście. Przepraszam, przechodzę teraz do analizy jednej z partii tutaj rozegraną, rozegranej pomiędzy panami. Janek rozpoczął ruchem E4, C5 przeciwnik. Skoczek F3, Skoczek C6, D4. Mamy obronę sycylijską na szachownicy. Skoczek F6. Bardzo ciekawa zresztą partia, rozgrywka taka odważna. Zresztą, jak zwykle to bywa w partiach Janka, dzieje się sporo. Skoczek C3 z obroną piona i posunięcie E5. No, wariant świeżnikowa w obronie sycylijskiej. Tutaj Skoczek zagrywa na B5 i posunięcie. D6, aby nie wpuścić skoczka właśnie na to pole. W tym momencie bardzo ważna rzecz, goniec zagrywa na G5. To jest to bardzo kluczowe posunięcie, dlatego że dzięki gońcowi wiążemy skoczka i walczymy o punkt D5. To jest kluczowe pole, który, które będzie batalią, w zasadzie jest batalią w, tej, w tym wariancie. Posunięcie A6, skoczek musi wrócić i posunięcie B5. Czysta teoria, grozi ruch B4. No więc tutaj można też zagrać w tym momencie skoczkiem na D5. Jednak Janek decyduje się na inny wariant. Zbija skoczka na F6 i tutaj czarne odbijają pionkiem. To jest jak najbardziej dobre odbicie pionkiem. Ten pionek czasami może przejść przez F5 walcząc o centrum. Normalna sprawa. Skoczek od razu wędruje do centrum i posunięcie F5. W tym momencie Jan Krzysztof Duda zagrywa C3. Zauważmy, że czarne, mogą teoretycznie zbić pionkę na e4. To znaczy białe zostawiają pionka e4 pod biciem. I czy można go zbić? Sprawdźmy. Po biciu na e4, no tutaj można, no tutaj właśnie to jest coś takiego w szachach, że trzeba znać teorię w takich wariantach. Bo jeżeli jej nie znamy, to Przegrywamy bardzo szybko. Tutaj ten ruch byłby taką chyba niedokładnością z uwagi na koniec B5, ale taki ruch trzeba znać. Chodzi o to, że po wybiciu skoczek wybija i za bardzo nie ma jak się bronić przed skoczkiem na C7. Chwilowo białe mają figurę mniej za pionka, ale tutaj pionki na skrzydle są bardzo groźne. W centrum nie są aż tak istotne, w tym. W tym układzie i myślę, że czarne mogłyby mieć spore problemy. Oczywiście, tutaj po zagraniu gońcem e, można uderzyć skoczkiem na C7, zbić wieżę, mieć wieżę za dwie lekkie figury, ale e, pionki tutaj by pewnie decydowały w tej partii. Tak mi się wydaje. E, teoria jest teraz tak rozbudowana, że ciężko wniknąć. Na tym poziomie, który prezentują zawodnicy, ciężko wniknąć w teorię tak głęboko oczywiście. Moi drodzy, w partii poszło jednak inaczej. Goniec zagrał na E6. I w tej sytuacji Janek, no właśnie, Janek tutaj zagrał bardzo ciekawie, ale jeszcze zanim to pokażę, to myślę, że można by było po prostu zbić tutaj pionka na F5. I tak naprawdę, po wybiciu tutaj na F5, ten Hetman mógłby zagrać fajnie na F3 z tempem i dalej kontrolując skoczka, wprowadzając na przykład wieżę na D1. Bardzo mi ta pozycja białej mi by się podobała, ale Janek miał inne plany. Co ciekawe. W tej sytuacji skoczek zbił na B5. E, mały szok, można powiedzieć, ale to też jest chyba teoretyczne zagranie. Bardzo zresztą ciekawe. Zadymiarskie. Oddajemy figurę za dwa pionki chwilowo i zobaczcie, co się dzieje. Tak też było w partii. Jest to tak na skoczka bezpośredni. To są takie ruchy z tempem, ruchy dynamiczne. W tym momencie wieża C8 jest obrona i Hetman A4 jest znowu nacisk na C6 i Goniec musi wrócić na D7, dzięki czemu Janek skrobnął trzeciego pionka. Figura mniej zatrzypiony. Pozycja według silnika jest równa, ale to jest totalna zadyma, uważam. I się bardzo dużo dzieje. Goniec zagrał na G7, Janek schował króla. Tutaj również nastąpiła roszada. Zauważmy, że po takiej małej burzy w debiucie się powoli zaczyna wszystko, wszystko stabilizować. Hetman na E4. Zaczyna się gra, taka bardziej techniczna, strategiczna, można by tak powiedzieć. Bo teraz w tym układzie zwróćmy uwagę na figury czarnych. Mówię tu o lekkich figurach. One na, za bardzo nie mają aktywnej gry w przeciwieństwie do tego kapitalnego skoczka na D5. To się da zauważyć. Posunięcie F6. Raczej nie trafione Zamyka gońca. Jakoś tak ten ruch mi się bardzo nie podoba. E, trochę ciasno się robi u czarnych. Wieża z F na D1. Bardzo wygodne i proste posunięcie. Skoczek na E7 i Janek w tym momencie zagrywa A4. Licząc w, oczywiście na wymianę. Tutaj pionek wybija, wtedy się otwiera wieża. W razie wymiany tutaj hetman wybija i kolejne pionki giną, więc tutaj figura więcej w tym układzie czarnymi nie do końca musi mieć znaczenie. Oczywiście trzeba uważać na coś takiego, jak e, bicie gońcem, ale jest skoczek E7 i zdobywamy e, figurę. A w momencie gdybyśmy tutaj na przykład skoczkiem zbili. E, no to też powstaje bardzo ciekawa taktyka, mianowicie goniec bije na D7, Hetman bije i Hetman bije na F5, a po wybiciu na F5 jest skoczek E7 i odbijamy Hetmana z kompletnie wygraną pozycją białymi. E, tutaj wróćmy do y, naszych rozważań. Już y, pokazuję, gdzie to było. W momencie przepraszam się nieco. Pogubiłem, jest. Posunięcie A4. Tyle w tych wariantów naklepane. E, moi drodzy, po ruchu A4 wieża zagrała na B8 i Janek po prostu C4 wzmocnił gońca. Stabilnie. Te skrzydło jest nie do przejścia czarnymi. Nie ma jak tutaj się przedostać. W tym momencie, krucha 8, taka profilaktyka, zawsze ucieczka od szachów. Skoczek wybił, Hetman wybił i wieża A3. Bardzo fajne, ideowe posunięcie. Nie tylko w tym debiucie, taka wieża się bardzo często przydaje na trójce i może nieźle sobie tutaj poszaleć. W tym momencie goniec zagrał na C8, wieża na H3, czyli Janek szykuje tutaj prosty atak. Goniec B7 i Hetman H4. Ciekawy jestem, jakim kolorem byście chcieli grać te pozycje. No, myślę, że po prostu trzeba to ocenić. Jest figura więcej, oczywiście, czarnymi, ale. Wygodniej gra się białymi, ale też uwaga Nie jest to takie proste, żeby białymi Wygrywać taką pozycję, to nie jest takie Oczywiste do końca, jest ruch H6 Jest obrona, no goniec Wygląda tu fatalnie, jak Big Pion Ale on jednak broni Ważnego pola H6 w tym momencie Wieża z H zagrała na D3 Czyli przerzut do centrum Wieża z F na D8 i posunięcie H3. Subtelnie, wyczekująco. No, jest to ruch oczywiście taki, który daje lufcik, ale przy okazji e, mówi przeciwnikowi twój ruch. Zagraj coś dobrego w tej pozycji. No, i goniec zagrał na A8. E, tutaj B4 Janek przykurzył mocniej. Posunięcie E4. Bardzo ciekawe jest to, że w tej sytuacji, może już nie w tej, ale przed tym posunięciem, komputer mówi znowu remis. No, wiecie, komputer sobie przeliczy wszystko. A człowiek nie. I to jest piękne w szachach. W ogóle nie widzę, żeby to miał być remis. Absolutnie, no ale jest E4. W tym momencie wieża zagrała na D4, oczywiście naciskamy, a to jest bronione póki co. Hetman E5 i teraz Janek konkretnie. Bardzo fajny ruch, posunięcie C5. Zobaczcie, że wtrącony ruch. Tutaj, oczywiście, jak będzie wybicie, to wieża wybije na D6. Coś z trzeba z tym pionkiem zrobić. Ten pionek zagrał na D5. No tak, ale te pionki pokazują wielką słabość tego gońca. Blokada nastąpiła, ale w tej blokadzie też trzeba się jakoś odnaleźć. Janek spokojnie zagrywa Hetmanem na G4. Absolutnie nie polecam takich ruchów jak G4, które się mogą narzucać. No bo odkrywa to króla, niepotrzebnie. Tutaj figurami trzeba raczej operować. Poza tym do tego pionka nie ma jak się za bardzo dobrać. Wieża z B na C8 i posunięcie A5. Janek konkretnie przesuwa te pionki. Wieża broni B4, więc po ewentualnym zagraniu wieżą, ten goniec zawsze swobodnie. Może uciekać. Wieża teraz zagrała na C7. Niestety, dla czarnych jest to błąd. Jak to wykorzystać? Można sobie oczywiście zatrzymać materiał i się pobawić w taktykę. Mam nadzieję, że znaleźliście to posunięcie. Ale Janek go nie zagrał, bo Janek zagrał gońcem na E2. Okazuje się, że w tej sytuacji wystarczyło zbić wieżą na E4. I pozycja się kompletnie sypie. Chodzi o to, że ta wieża tutaj jest niebroniona. I no nie ma jak grać w tej sytuacji już czarnymi. Jednak tutaj pogoniec E2 hmm, czarne się również mylą, bo należało zejść wieżą na przykład na B8 albo na G8 w tym układzie, a czarne grają goniec na F8. No i tutaj Janek już dostrzegł to posunięcie. No jak to w szachach szybkich, błędy się zdarzają częściej. Wieża zbiła na E4 i Hetman zagrał na B2. No, Hetman wszedł do obozu, ale tu za bardzo też nic się złego nie dzieje. I na spokojnie goniec zagrał na F1. Fajnie chroni króla. Ten goniec dobrze operuje po diagonali F1-A6, czyli przekątnej, żeby być precyzyjnym. I zobaczcie, że tutaj w tej sytuacji wieża zagrała na B8 i wieża na E2. Co ciekawe, Janek oddaje tego pionka. Ale przeciwnik go nie bierze. Ale sprawdźmy, co by się stało, bo to jest też interesujące. Raczej na miejscu czarnych bym na ten wariant szedł. Już mówię dlaczego. Po wybiciu na B4 i wymianie, wieża zagrywa na E8 i pełna zgoda, że jeden z gońców jest na pewno stracony. Tutaj należałoby pewnie zagrać królem. Wieża by zbiła, i goniec by zbił. No, i ta pozycja no jest wygrana białymi, ale już może nie do końca tak łatwa i przyjemna z uwagi na różnopolowe gońce. Tutaj na F2 coś tam podwisa. Zawsze ten król oczywiście może uciec. No, jest wolny pionek, to jest potężny atut. Tu jest pionek też niebroniony. No, jest to wygrana białymi, ale myślę, że z dwojego złego czarne mogły pójść na tę pozycję. Jednak po tym ruchu Hetman zagrał na A3. No i teraz nasz arcymistrz wieża d4 już nie pozwolił sobie na bicie. Wieża g7, tutaj hetman na f4, wieża wróciła na b7 i wieża e3 z atakiem. No te wieże z hetmanem stoją bardzo, bardzo dobrze. Przypominają mi się partie Tala z Botfinikiem, kiedy te wieże w obronie francuskiej białymi też świetnie grały sobie na trzeciej i czwartej linii. Hetman zagrywa na b2, wieża na g3, wieża na e8. Co by się stało, jakby wieża zbiła na B4? To też pytanie do was, moi drodzy widzowie, można sobie zatrzymać materiał. Jak zagrać białymi, żeby tę partię wygrać? W tej sytuacji ruch wygrywający to oczywiście Hetman G4. Nie musimy się zajmować wieżą. Hetman G4 grozi po prostu mat. Jak odejdzie goniec, to jest mat na G7 tak nie było. W partii wieża zagrała na E8 i Hetman H4. Proste rzeczy, chcemy dobierać się do króla. Goniec G7, zdwojenie, wiesz, nastąpiło. Hetman wrócił, Hetman H5, czyli cały czas białe wywierają presję. Piękna, piękna, dojrzała, bardzo mocna gra. Wieża D8 i posunięcie B5. Tutaj Janek postanowił te pionki uruchomić. W ogóle rzadki widok. E, trzy pionki na piątej linii. E, no, nie ma za bardzo jakich zatrzymać. Posunięcie D4, C6, goniec w ogóle wyłączony z gry. Wieża. E7 i goniec D3. Bardzo ładne zagranie, blokujące pionka. Król zauważcie, ma ten lufcik, który tutaj się bardzo w tym momencie by przydał po ewentualnych szachach. Jednakże Hetman zagrał na D8 na D6, przepraszam, król H2 mimo wszystko, czyli wyczekuje tutaj biały, bierze F8, Hetman H4, bierze D8. No, czarne stoją kompletnie w miejscu i Janek progresuje pionkami. A6 bierza zagrywa na F8 z powrotem. No i teraz wzięcie piona. Hetman C7, e, goniec C4, pięknie się ustawił tutaj kontrolując G8, bieża D8. No i Janek wrócił na G4 naciskając goniec, zagrał na F8. E, no i tutaj e, w tej sytuacji. E, no, jest już bardzo ciężko e, tu bardzo szybko wygrać po wieżach G8, ale to nie ma ogromnego znaczenia, gdyż Janek po prostu wziął na F6. E, wynika to z tego, że pewnie było czasu nie za wiele na myślenie, a proste ruchy takie powiedzmy, które dają zwycięstwo... E, są też dobrymi ruchami, nie trzeba wygrać w 5 ruchach. Można wygrać w 15, ale jeżeli jest pewność, jeżeli pewność wygranej, no to oczywiście warto tak grać. Goniec zagrał na G7 i teraz piękna kombinacja następuje. Również można sobie zatrzymać materiał, spróbować swoich sił. Mianowicie wieża G7, wieża G7, Hetman na H6, wieża H7, Hetman wrócił. Zobaczcie, Goniec z Hetmanem dobrze współpracują, wieża z powrotem. I w tej sytuacji nastąpiło B6 Hetman E7. Bardzo duże uproszczenie bicie na G7. Mata nie trzeba dawać. Zobaczcie, jaki rzadki widok. 7 pionków na szachownicy. 7, więcej. 7 pionków, a przeciwnik nie ma żadnego. To bardzo rzadki widok wieża mniej, ale B7 i po tym ruchu tutaj Janek zwycięża w tej partii, kompletnie wygrana oczywiście. Ładna partia dla oka, bardzo rzadka zresztą, jeżeli chodzi o ilość pianów w końcówce. Dziękuję serdecznie za uwagę. Przypominam, na szachowo.pl macie 10% zniżki na zakupy. To jest też wsparcie dla mnie, a dla Was zniżka w świetnym sklepie szachowym. Dzięki i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, cześć.